sprintów. Najmłodszy uczestnik tych zawodów niespełna 19-letni Jan Bobnek z Lubna. Dopiero w grudniu skończy 19 lat. Wczoraj czwarty, najlepszy ze Słoweńców, 128,5 metra. W jednym ze skoków treningowych wczoraj wylądował nawet jeszcze dalej, 133,5. Dzisiaj w serii próbnej skok dosyć taki przeciętny, zachowawczy, 120,5 metra. No i jest już sygnał od Gorazda Bertoncelia, trenera słoweńskiej kadry. Popatrzmy na Jana Bąbka. Trochę niespokojny lot, ale odważnie wychylił się na nartach. No tutaj jednak tej odległości zdecydowanie zabrakło. Miał nieco słabszy wiatr pod narty od skaczących przed nim zawodników. To było tylko 0,2 metra na sekundę. Tych odjętych punktów będzie miał więc niewiele, ale zabraknie tutaj odległości. 117,5 metra dzisiaj zaledwie Jana Bąbka. No ale oczywiście zadanie na tę pierwszą serię jest takie, aby awansować do serii finałowej, bo dzisiaj mamy konkurs dwuseryjny. Jan Bąbka.